Łuczek, firma Abarth Wrocław. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam aktualnie produkowanego Forda S-Maxa drugiej generacji z dwulitrowym turbodoładowanym silnikiem o oznaczeniu EcoBoost o mocy 240 koni mechanicznych. Oczywiście silnik z bezpośrednim wpryskiem benzyny, z turbodoładowaniem i od dzisiaj z instalacją gazową firmy Prince typu VSC DI2. Instalacja gazowa dedykowana do silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny w celu obniżenia kosztów spalania. Auto dotychczas spalało średnio około 10 litrów benzyny na 100 km, co kosztowało klienta w granicach 13-14 euro w zależności od tego, jakie paliwo i gdzie tankował, ponieważ auto zarejestrowane jest w Niemczech i tam też będzie użytkowane. I tam też instalacja gazowa Prince z homologacją R115 zostanie dopuszczona do ruchu. Auto, które spalało, tak jak mówiłem, 10 litrów benzyny, będzie spalało około 10 litrów gazu, 10 do 11, plus około litr do 1,5 benzyny w celu ochrony i schłodzenia wtryskiwaczy benzynowych, które znajdują się bezpośrednio w komorze spalania i gdybyśmy nie przepuścili przez nie trochę benzyny, to na pewno by się zapiekły, zatarły i przestały funkcjonować. W związku z tym musieliśmy tej benzyny trochę dodać. Więc auto, które będzie paliło w okolicach 11 litrów gazu i litra benzyny, będzie to klienta kosztowało w granicach 70 centów za 7 euro za 100 km, czyli na każdych 100 km klient będzie oszczędzał około 60 euro, a po 10 tysiącach km oszczędzi 600 euro. Wnętrze auta bardzo ładnie wykończone. Ford w ostatnich czasach bardzo stara się, jeżeli chodzi o jakość wykończenia wnętrza i te samochody wracają już na top, jeżeli chodzi o klasę średnią. Deska rozdzielcza, bardzo ładna, czytelna, ciekłokrystaliczne wyświetlacze i panel środkowy odpowiadający za komfort samochodu, a my dołożyliśmy tutaj jeszcze przełącznik benzyna-gaz, który pokazuje nam przede wszystkim, na jakim paliwie jedziemy. Jeżeli logo Prince'a mruga, tak jak to miało miejsce przed chwilą, to jesteśmy jeszcze na benzynie. Kiedy przestaje mrugać i świeci ciągłym światłem, to jesteśmy już na gazie. A 5 diod niebieskich dookoła pokazuje nam stopień napełnienia zbiornika gazowego. Zbiornika gazowego, który został zamontowany pod autem. Ma pojemność 55 litrów brutto, do którego wchodzi około 45 litrów netto. Powinno to wystarczyć na około 400 km zasięgu, co powinno być wystarczające, ponieważ w tej chwili stacji w Europie jest na tyle dużo, że możemy sobie spokojnie pozwolić na tankowanie co 400 km bez żadnego problemu. Po przejechaniu tych 400 km możemy właśnie podjechać i zatankować tego taniego i ekologicznego paliwa za 55-60 centów w Niemczech i cieszyć się, że tankujemy już za centy, a nie za euro. I oszczędzać kosztów o 50%. Wszystkich tych, którzy chcieliby kupić takiego Forda, zapraszam na rynek wtórny, ponieważ Ford ostatnio wycofał się z nowych silników benzynowych i sprzedaje tylko diesle. Nie wiedzieć czemu, przecież to szkodzi naszemu środowisku, ale pewnie wrócą za chwilę i do benzyniaków. Ale przede wszystkim jest dużo aut z rynku amerykańskiego, które możemy również dla Was sprowadzić, gdybyście chcieli, i one mają same silniki benzynowe. Wszystkich tych, którzy już mają instalację gazową, zapraszam do nas na serwis, naprawy, przeglądy swoich instalacji gazowych. Wszystkich tych, którym spodobał się film, kciuk w górę i zapraszam na nasz kanał częściej. Oczywiście z subskrypcją, z dzwoneczkiem, abyście byli na bieżąco w alternatywnych źródłach zasilania samochodów. W szczególności, jeżeli chodzi o samochodowe instalacje gazowe, w których specjalizujemy się od 25 lat. Tymczasem na gazie. Hej!